Za mną Mikołaj Kopernik, przed Państwem książka o Mikołaju Koperniku, ale też rozmowa z Wojciechem Orlińskim o jego książce. Jeżeli wydaje Wam się, że o Koperniku wiecie absolutnie wszystko, czy że wiecie, czy był kobietą, czy nie był, czy był Polakiem, czy nie był, czy naprawdę on to wszystko wymyślił i wydedukował, o czym się mówi, przeczytajcie bardzo wiele faktów, których nie znamy, ale też dowiecie się, jak wielu rzeczy o Koperniku nie wiemy, ile rzeczy jest rozmytych, ukrytych, jeszcze w ogóle niewykopanych na wierzch. Ale zanim przeczytacie tę książkę, obejrzyjcie i posłuchajcie rozmowy z Wojciechem Orlińskim. Przenosimy się więc przed Centrum Nauki Kopernik, oczywiście, bo jakże by inne. Miłego odsłuchu, miłej lektury. Szanowni Państwo, chciałoby się powiedzieć, że kosmiczna rozmowa, ale zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Na pewno za nami Centrum Nauki Kopernik, wejście do planetarium, a skoro planetarium, skoro Centrum Nauki Kopernik, to właśnie najnowsza książka Wojciecha Orlińskiego, Kopernik, rewolucje. Dzień dobry, panie Wojtku, witam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Bardzo dziękuję za tę książkę, bo czytało się to ją nie tylko jako historię Kopernika, ale też, a może przede wszystkim, historię tych różnych rzeczy w naszego kraju, ale też nie tylko, które doprowadziły do, a to już Państwu nie będę mówił, bo sami sobie przeczytacie, co się musiało wydarzyć, żeby rodzice Kopernika się spotkali, a co by się wydarzyło, gdyby się, i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie, oprócz tego, że jest Pan lemologiem, jest Pan też kopernikologiem i wiemy, że tak. 19 lutego 1470 i tu wszystko przez ten wiatr mi się 1473 roku o 16:18 Mikołaj Kopernik przyszedł na świat, a wiemy to z horoskopu, który powstał blisko 60 lat później. Kiedy zmarł? Wiemy z pewnego listu, więc tak de facto, tak jak pan pisze w książce, że kopernikologia to taka nauka, że więcej nie wiadomo niż wiadomo. No, bo obie te daty są wątpliwe, więc już kiedy zaczynamy pisać no coś na poziomie czysto encyklopedycznej notki, to już musimy podać jakąś datę urodzenia, jakąś datę śmierci i obie daty, co do obu tych dat są poważne wątpliwości, bo właśnie tak jak pan powiedział, datę urodzenia znamy podejrzanie dokładnie, bo znamy co do minuty, co jest strasznie mało realistyczne, bo po prostu wtedy... Wtedy nie było zegarów, no zegarów, z których można było odczytać tą 16:18. No i to ułożył sobie astrolog, który właśnie wiele lat po śmierci Kopernika układał ten horoskop. Z niego pochodzi w ogóle ta data. Ta data jest traktowana bardzo serio. Są różne obchody, 500-lecia, 550-lecia i tak dalej. Ale tak naprawdę, no, na pewno ta godzina jest ściemniona, bo po prostu nie miał skąd ten astrolog jej wziąć. Ale więc już skoro wątpimy w godzinę, to może też w dzień i właściwie może też w rok. I właściwie nie ma absolutnie żadnego 100% dowodu, że cokolwiek w tej dacie urodzenia jest prawdziwe. Data śmierci z kolei pochodzi z listu pisanego przez człowieka, którego nie było przy śmierci Kopernika, więc on też konkretnie momentu, w którym on oddał ostatnie tchnienie, no po prostu nie widział. Ci, którzy byli świadkami tej ostatniej tej chwili, znaczy mieli pewne powody, żeby tą datę delikatnie o parę dni przesunąć, bo jak to czasami bywa w kościele, ale w ogóle w różnych, no jak to często bywa w ogóle w życiu, od tego, kto przed kim odejdzie i w jakiej to kolejności nastąpi, to potem nagle zależy od tego podział spadku, a w tym wypadku możliwość uproszczonego dziedziczenia kanonikatu po Mikołaju Koperniku. Więc to jest podejrzanie z fortunny zbieg okoliczności, że akurat, znaczy dla tych ludzi, którym zawdzięczamy tę datę, to jest podejrzanie fortunny zbieg okoliczności, że jakby tak umarł trochę za wcześnie, to by zepsuł cały łańcuch dziedziczenia. Więc obie te daty są wątpliwe. No i to jest problem, z którym mamy cały czas do czynienia z naszym astronomem, bo z jednej strony na pewno wiadomo, że ktoś taki był i że ktoś taki dokonał przewrotu kopernikańskiego i to na pewno nie jest całkowicie widmowa postać. Znaczy Centrum Nauki Kopernik jest imienia no, konkretnego astronoma, który dokona tego odkrycia, ale poza tym jest to tak troszeczkę człowiek widmo, o którym prawie właściwie wszystko, co o nim wiemy, wydawałoby się, że na pewno to wiemy pod ogromnym znakiem zapytania.
A czy to dla pana jako dziennikarza było plusem czy minusem? To znaczy, że mógł pan kilka wersji historii przedstawić, które mogą być prawdą, ale nie muszą. To znaczy miał pan ten komfort, że no nie musiał się pan aż tak dokładnie opierać na faktach, których jest jednak bardzo mało. Znaczy komfort, bardzo się boję, co teraz na przykład trochę się ciągle boję reakcji profesjonalnych, akademickich kopernikologów na różne hipotezy, które wysuwam. Natomiast rzeczywiście komfort jest taki, że akademicka jakby historia, ponieważ musi się trzymać, no jednak no nie wypada w ogóle, historycy w ogóle nie lubią, znaczy tak, nie lubią historii alternatywnych, nie lubią hipotez, nie lubią gdybań, nie lubią mniemań. W związku z tym właściwie całe takie spore i to naprawdę bardzo ciekawe fragmenty z życia Kopernika są w już istniejących książkach po prostu pomijane albo zbywane taką zdawkowym zdaniem. Człowiek bardzo by chciał dopisać cały rozdział do tego zdawkowego zdania, no i ja to robię. Zaznaczając oczywiście, że opisuje no głównie spekulacje, ale są takie całe zaginione lata, o których właściwie nie wiadomo nic. No jest piękna taka właśnie na przykład, piękna hipoteza Wasiutyńskiego, że Kopernik jest młodzieńcem, który widnieje na portrecie renesansowego malarza Giorgionego, portret młodzieńca, ale to jest hipoteza do hipotezy, do hipotezy, do hipotezy. Dowodów nie ma na to absolutnie żadnych, ale gdyby on to był on, to w ogóle można cały rozdział zrobić absolutnie fascynujący przy przygodach Kopernika wędrującego po całej Europie jako nastolatek. Jeszcze tam ten dopisek VV, tak, który... Tak, plus właśnie, bo ten... Jest, tak, przepraszam, ten młodzieniec tam właśnie trzyma tajny znak VV, który w ogóle nie wiadomo co oznacza. Wasiutyński przypuszcza, że to jest właśnie warmińska dziewica Virgo Warmiensis i nie chodzi podobno o Kopernika, chociaż ten obraz przedstawia takiego strasznie młodzieńca, takiego metroseksualnego, powiedziałbym. Natomiast, że teoretycznie to jest adres Kopernika, że właśnie ta ówczesny, to znaczy to jest katedra Najświętszej Marii Panny we Fromborgu, czyli w Warmii, więc podobno to jest to VV, ale już właśnie to podsuwa różne możliwe interpretacje, zwłaszcza jak pamiętamy, że jesteśmy w renesansowej Italii, która zapisała się no, różnymi zgłoskami w różnych księgach, że tak to dyplomatycznie powiem. I to jest w ogóle jeden z przykładów sytuacji, w której jakby o tych młodzieńczych latach nie wiemy prawie nic. W ogóle o tych włoskich latach. Wszystko, co wiadomo, wiadomo w miarę na pewno, że był, że w ogóle fizycznie w tych Włoszech był, no bo raz wystąpił jako świadek przy sporządzaniu aktu notarialnego dla kolegów ze studiów, więc jest parę takich, ale właśnie to są takie drugorzędne dokumenty, z których w ogóle wiadomo, że jakiegoś dnia jest w tym mieście, ale właściwie na przykład dlaczego on się przenosił z jednego miasta do drugiego? Dlaczego nie mógł skończyć studiów w tej Bolonii, do której go w ogóle wysłano, tylko nagle wyskakuje jakieś następne miasto, Padwa, potem Ferrara. To zazwyczaj jest jakieś jedno zdanie przy tych wszystkich podróżach i w związku z tym na przykład historycy, którzy to opisują, nie wchodzą już zupełnie w taki szczegół, który akurat wyjątkowo jest smakowity dla dziennikarza, że przecież to nie są tak jak dzisiejsze Włochy, w których to wszystko jest jeden kraj, tylko po pierwsze są osobne państwa, te miasta, między którymi on wędruje, a w dodatku to są państwa w stanie wojny, czyli on przekracza linię frontu. Więc taka hipoteza, że on się tam przenosił, bo gdzieś było łatwiej zdać dyplom, bo gdzieś było taniej, wydaje mi się po prostu nieprzekonująca, jakby, bo to po prostu ja porównuję to do pamiętników innych ludzi, którzy wtedy na przykład uciekali po prostu przez tą linią frontu, jak na przykład Leonardo. Więc wydaje mi się, że coś ważniejszego musiało stać za tymi wędrówkami Kopernika, ale co to już właśnie trzeba budować hipotezę do hipotezy do hipotezy, co robię w tej książce, zaznaczając oczywiście, że to są hipotezy, ale no, efekt jest taki, że znaczy, są pewne potencjalnie bardzo ciekawe tematy, których po prostu historycy nie ruszają, no bo to jest zrozumiałe, znaczy po prostu praca doktorska na ten temat byłaby z nie do obrony podczas obrony pracy doktorskiej, a ja nie będę z tego bronił doktoratu, więc mogę sobie na to pozwolić. Nawiasem mówiąc właśnie a propos tych doktoratów, właśnie cudem został nam jeden dyplom z jednego doktoratu Kopernika, ale ile on miał dyplomów, z jakich uczelni? Skoro miał doktorat, to gdzieś musiał mieć magistra, a pod tym względem świat się nie zmienił, ale gdzie on zrobił tego magistra? Tego właśnie do dzisiaj nauka nie wie. No i właśnie jest mnóstwo takich dziur, które staram się mniej lub bardziej ciekawie wypełniać, bo gdyby ta książka, znaczy każda książka Kopernika trzymająca się wyłącznie faktów, na które są 100% źródła, byłaby no krótsza o 5 razy, a w dodatku i tak by nie mogła trzymać się źródeł, bo źródła sobie przeczą.
Dobrze, panie Wojtku, to w takim razie wiemy, czego mniej więcej nie wiemy, ale z tego, co wiemy, to wiemy tak, że pomysł, że jednak to Ziemia kręci się wokół Słońca, a nie na odwrót, wpadł mu do głowy we Włoszech. Wiemy, że nie przyjął święceń kapłańskich. Wiemy, że był mocnym kandydatem na biskupa w wieku 66 czy 64 lat. No i że tak naprawdę ta astronomia to nie był jego głównym zawodem, tylko on robił bardzo wiele innych rzeczy, a ta astronomia po prostu była niejako, no gdzieś tam się pojawiała. Od razu muszę się przyczepić, że tu też jest kilka niepewności. Znaczy, gdzie on konkretnie wpadł na ten pomysł? Znaczy, Włochy, znaczy ja bym, gdybym miał, to strzelałbym, że wpadł, wie, ale są bardzo poważne argumenty. Są w ogóle bardzo poważne argumenty, że jeszcze w ogóle zanim opuścił Toruń. I pewnie w zależności od tego, gdzie będę miał spotkanie autorskie. Tak, w Toruniu, także jeżeli ktoś nas z Torunia ogląda, to oczywiście, że w Toruniu wpadł na ten pomysł. I plus jeszcze z 5 innych miast by się dało. I z Barku Warmińskim tak, też. Tak, tak, tak. Każdy z tych miast ma solidną argumentację. Też z tymi święceniami kapłańskimi tak uważa większość. To jest konsensus, ale można różne hipotezy wysuwać. Więc rzeczywiście, natomiast jedno, co faktycznie wiadomo na 100%, to, że on ani z zawodu, ani z wykształcenia nie był tym astronomem. I to w ogóle jak jego biografia już byłaby całkiem solidna i pewnie ktoś by o nim z jedną chociaż książkę napisał, tak jak książki, monografie się ukazywały o innych ważnych ludziach z kościoła warmińskiego. No, są książki Tiedemanie Gizem, są o Nantyszku. No, postacie z otoczenia Kopernika też zasłużyły sobie na jakieś prace, więc pewnie i tak by pisano o Koperniku może nie tak dużo, no nie było może Centrum Nauki Kopernik, nie ma centrum Dantyska chyba nigdzie, chociaż mówię to z pewną już taką niepewnością w głosie, więc nie byłby tak ważną postacią, ale już by przeszedł do historii, gdyby w ogóle nigdy się astronomią nie zainteresował. Natomiast no, przede wszystkim był jednak politykiem w ogóle, gdybym miał wymienić jego podstawowy zawód, to mu zajmował najwięcej czasu. No, poza tym był oczywiście lekarzem i to był z kolei. Tylko właśnie już pytanie, czy on był dyplomowanym lekarzem i czy miał na to, właśnie to już jest jedna z tych zagadek, czy miał jakikolwiek w ogóle. Recepty wypisywał. Tak, ale no wtedy, no więc być może był tak zwanym fachowo jednak felczerem. No na pewno w jakimś momencie był najlepszym lekarzem we Fromborku, bo przez pewien czas jedynym, ale. No i parę osób go wzywało do siebie właśnie, że tutaj ciężko zachorowałem, proszę mi natychmiast przysłać doktora Mikołaja, ale w każdym z tych przypadków można podejrzewać, że to był pretekst dyplomatyczny, polityczny, ponieważ właśnie wrócę do tego, jego tym najważniejszym centralnym zadaniem była polityka, uczestniczył w różnych, dziś nawet może powiedzielibyśmy, zakulisowych machinacjach, uczestniczył w czymś w rodzaju takiego prezydium, takiej grupy trzymającej władzy właściwie, tak bym to nazwał używając, to znaczy w armii formalnie wszystkie decyzje podejmowała 16-osobowa rada, ale tak naprawdę było takich trzech głównych rozgrywających, którzy mówili pozostałym, jak mają głosować, i Kopernik należał do tej nieformalnej grupy i jakby wygląda na to, że obowiązki, które miał jako członek tej grupy, plus no raz ta grupa go właśnie no jakby rzuciła na bardzo odpowiedzialny odcinek w okresie takiego no, chaosu powojennego, kiedy trzeba było zaprowadzać porządek, po wojnie z Krzyżakami odbudować jakoś to w armię. Pełnił taki zupełnie nieformalną funkcję, której nie było w żadnym statucie komisarza, administratora, zarządcy, czyli przez pewien czas był nawet, no, nie wiem jak to przełożyć na dzisiejsze relacje, ale łączył funkcję, nie wiem, wojewody, marszałka sejmiku, czy w ogóle jakiegoś pełnomocnika rządu do spraw nadzwyczajnych, mniej więcej był. No więc właśnie te zadania administracyjne, polityczne, spiskowe, nie, to już mi się rozumiem jako dziennikarz, może nie aż spiskowe, ale właśnie takie no, polityczne na zasadzie wyznaczania kierunku, mówienia wszystkim, jak mamy głosować, to w pewnym momencie było dla niego najważniejsze. Skoro już jesteśmy przy polityce, to wynotowałem sobie taki fragment, że
Kopernik walutę traktował jak matematyk, chciał, żeby jej wartości nie można było zmienić decyzją polityczną. To odnosząc to do czasów, w których żyjemy, mógłby się jednak nie odnaleźć w Polsce 2022 roku. Ależ przeciwnie, bo w ogóle to była jedna z rzeczy, które jakby powiedział, no o, właśnie, zupełnie jak za moich czasów, po prostu jakby. Znaczy mam nadzieję, że nie czyta nas, nie ogląda nas żadnych poważnych historii, gdyż to, co robimy w tym momencie, oczywiście jest błędem warsztatowym dla historyka zwanym prezentyzmem. Więc ja może starając się nie uprawiać prezentyzmu, powiem po prostu, co mówią nagie fakty. Nagie fakty mówią, że w czasach tego chaosu wojennego bardzo trawiła gospodarkę inflacja i to słowo, znaczy no nie było to wtedy tak nazywane, ale spadek wartości pieniądza było czymś, co wtedy znano. Kopernik napisał traktat, właściwie kilka prac poświęconych właśnie dokładnie temu zagadnieniu, że naszą gospodarkę dławi to, że tam w ogóle tak zaczyna w jednej z tych prac od tego, że jeszcze pamiętam czasy, w których dużo towarów i usług było znacznie tańszych i że to jest bardzo złe dla naszej gospodarki, że wszystko tak drożeje i co trzeba z tym zrobić. I przedstawia pewne recepty. Przedstawia te recepty na forum parlamentu, pisał tam różne jakieś memoriały do różnych ważnych władz, również do władz centralnych w Krakowie. No i generalnie Rady Kopernika praktycznie wszystkie puszczono mimo uszu, ponieważ w tamtych czasach władcy mieli taką niezwykłą cechę, że jakoś tak im się podobała ta idea, że mogą sztucznie wygenerować dodatkowy przychód dla skarbca przez zepsucie pieniądza, że jednak nie mogli się powstrzymać przed tą pokusą i psuli. I to jest bez żadnego prezentyzmu. Ja teraz mówię o XVI wieku, teraz jest oczywiście zupełnie inaczej i absolutnie dostrzeganie jakiejkolwiek analogii tutaj po prostu by nas skompromitowało na konferencji naukowej. To prawda, w ogóle nie ma żadnych analogii, drodzy Państwo, między tamtymi czasami a tymi. Pan by bardziej życie Mikołaja Kopernika określił albo wsadził w powieści Dana Browna, czy raczej w Grę o Tron? Bardzo mnie jednak korci ten Dan Brown, ponieważ kopernikologia, jak już zaczęliśmy od tego właśnie obrazu z tajemniczym znakiem, jest w ogóle pełna tajemniczych znaków. Recepty Kopernika, właśnie te, które miał w swoich medycznych księgach, które wypisywał, część z nich da się dzisiaj odtworzyć. No, jedna z recept Kopernika bardzo mi się podoba. Zalecam na różne choroby, zwłaszcza żołądkowe, miksturę brata Bernarda, to się tak nazywało i to jest po prostu i zwyczajnie. Znaczy, znamy dzisiaj ten napój i go spożywamy i nazywamy go grzańcem. Także właśnie zaczyna się sezon na ulubione lekarstwo Kopernika, które zalecam na różne bardzo dolegliwości. No, ale tam występują jakieś produkty właśnie oznakowane jakimiś symbolami alchemicznymi, które wygląda na to, że to jest proszkowany róg jednorożca na przykład. No i pytanie, czy on rzeczywiście dysponował rogiem jednorożca, czy to jest nazwa na jakiś minerał na przykład, który mógł się tak nazywać. W ogóle wiele nazw używanych do dzisiaj w chemii, przed chwilą miałem o tym lekcję, na przykład używamy słowa wolfram i to jest z czasów, w języku polskim bierzemy to z niemieckiego i to się bierze z tego, że jakiś alchemik użył nazwy wilcza piana. I to jest tak dosłownie po języku wolfram. I o co mu chodziło, to w ogóle nie wiadomo. To jest nazwa o uzasadnieniu historycznym. Więc w dokumentach, które zostały po sobie Kopernik, jest trochę takich dziwnych symboli, których tak do końca nie potrafimy dzisiaj rozgryźć. Tak jak w ogóle w dokumentach po wielu XVI-wiecznych uczonych, alchemikach, astrologach, astronomach i tak dalej. Więc część z tego jest dla nas zrozumiała, część nie. No i zważywszy, że gdzieś dookoła Kopernika przez całe jego życie, od dzieciństwa aż po w zasadzie śmierć, przewijają się różne sakiewki złotych monet, nie zawsze księgowane, właściwie rzadko księgowane, bo to na przykład idzie na jakieś łapóweczki, prezenciki, smarowanie odpowiednich drzwi w stolicy apostolskiej, żeby się... Też absolutnie nie odnosimy tego do czasów współczesnych. Tak. Korupcja, znaczy wtedy było tak, że za różne rzeczy, zwłaszcza w kościele można było załatwić za pieniądze, to mówimy o czasach papieża Borgi. No więc w otoczeniu Kopernika, jakby w armia, w ogóle kapituła warmińska bardzo sprawnie grała w te rzymskie gry. Być może sprawnie, znaczy miała sprawniejszą dyplomację przynajmniej pod tym względem niż państwo polskie. To w paru takich momentach widać. To znaczy, że kanonicy z tego układu trzymającego władzę w ogóle jak wiedzieli, że coś trzeba załatwić, to dokładnie wiedzieli, ile dukatów dla jakiego kardynała. Oczywiście absolutnie nie ma to nic wspólnego kompletnie z dzisiejszymi czasami. Tak więc dookoła Kopernika krążyły te pieniądze, więc taka pokusa, żeby wymyślić jakąś historię, w której te tajne sekrety oznaczają miejsce, gdzie jakiś kuferek na czarną godzinę jest zakopany, to się w ogóle po prostu samo pisze. Tym bardziej, że w ogóle
Znaczy, wymyślam to teraz trochę na poczekaniu, ale gdzieś we Fromborku było to słynne obserwatorium Kopernika, czyli najważniejszym elementem wówczas dla astronoma, obserwatorium astronomicznego była posadzka pawimentum, czyli musiał gdzieś wypoziomować, zalać coś jakimś za zaprawą murarską. No i może pod tym są te pieniądze. I może właśnie współrzędne są zapisane gdzieś w jakimś... Bo nie wszystkie symbole są po prostu do dzisiaj odczytane. A gdzie konkretnie było to pawimentum, to... No to właśnie do dzisiaj nie wiadomo. Szukał tego pan samochodzik już w powieści Nienackiego i właśnie poszukiwania do dzisiaj trwają. Jest parę takich miejsc kandydatów, ale tam się nie da zrobić wykopalisk, bo trzeba by coś wyburzyć i jest to skomplikowane. I gdzieś tam te złote monety mogą się kryć w tym Fromborku do dzisiaj, albo w Toruniu. Jak w zależności, gdzie będę miał spotkanie, będę przedstawiał różne wersje tej historii. W każdym razie ja bym, no może dlatego, że jakoś ciągniemy w tym kierunku, ale ja bym bardziej nie w stronę fantazy, tylko w stronę właśnie spisku, który właśnie ma taki kuferek pełen złotych monet z XVI wieku, to dzisiaj właśnie sam nie wiem, czy byłby więcej wart przez to złoto, czy przez wartość numizmatyczną, ale tak czy siak fajnie byłoby go znaleźć. Skoro już jesteśmy przy obserwatorium, to idealny moment, żeby porozmawiać o pewnych mitach, które narosły wokół Mikołaja Kopernika. Na przykład, to nie jest mit, tylko Matejko, który namalował Kopernika, no to jednak namalował go źle, umiejscowił go w złym miejscu, bo tak jak pan powiedział, musiała być posadzka, to Kopernik nie mógł być tam, gdzie jest na obrazie. Ale przecież jest mit, że on nie był Polakiem, że on to w ogóle nie on, tylko ona. No sporo tego jest. To znaczy, zacznę może od tego obserwatorium. Rzeczywiście jest wieża Kopernika, która należała przez pewien czas do astronoma. No i ten odruch, który mamy w dzisiejszych czasach, żeby wyobrazić sobie astronoma jako kogoś, kto z lunetą wchodzi na taras wieży, jest bardzo naturalny. No tyle tylko, że luneta jakby zaczął stosować w astronomii dopiero Galileusz, czyli to jest no mniej więcej pokolenie, dwa pokolenia astronomów później. Kopernik biedaczysko, co on by zdziałał, gdyby miał do dyspozycji lunetę? To jest w ogóle osobne, fascynujące pytanie, ale urządzenia, którymi się posługiwał Kopernik, były dużo bardziej prymitywne i jednak zasadniczym dla niego instrumentem było po prostu jego wzrok, jego oko, który wspomagał się, żeby się upewnić, że patrzę na niebo pod właściwym kątem. No to astronom wtedy stosował... No, to tak naprawdę to ma piękne jakieś łacińskie nazwy, typu tam kwadrant czy trikwetrum, ale tak naprawdę to były drągi po prostu drewniane, które nie mogły być trzymane na stałe na zewnątrz, bo drewno się wypacza. Po jakimś czasie to się nie nadaje na pawimentum dla XVI-wiecznego astronoma, bo to się jednak... tu już widać spaczoną deskę. Drewno, no nawet jak nie pada deszcz, to łapie wilgoć, więc nie trzyma tych kątów, a te drewniane drągi były potrzebne do pomiaru kątu, więc jak już się spaczą, to już nie ma po co ich dźwigać w ogóle na te obserwacje. No i nawet już wykonałem taki eksperyment astronomiczny w Muzeum Kopernika w Toruniu właśnie w postaci po prostu przeniesienia z piętra na piętro kwadrantu. Teraz tam jest kopia taka właśnie 1:1 i po prostu po przeniesieniu w ogóle z jednego piętra na drugie już chciałbym tego nigdy więcej nie robić. Więc sama myśl, że Kopernik codziennie miałby z tym wchodzić, nawet ze służącym, bo to jest dwuosobowa praca, to wnoszenie, robiliśmy to we dwóch, po prostu może by to zrobił raz, ale nigdy więcej. Więc on nie mógł tego wnosić na wieżę, przy czym ponieważ wieża miała znaczenie obronne i służyła w wojnie z krzyżackiej, więc nie wolno było, to zwyczajnie nie wolno byłoby przechowywać tam łatwopalnych materiałów, więc musiałby to wnosić i znosić, więc i nie mógłby sobie tego w żaden sposób zmodyfikować, czyli nie mógłby zrobić tej wylewki na tym tarasie, więc zrobił to w jakimś ogródku, gdzieś we Fromborku, w jakimś, no można się tylko domyślać, że w jakimś takim miejscu, żeby nic mu nie zasłaniało widoku, no więc można wymyślić kilka działek po sesji. Prawdopodobnie nie zrobił tego bezpośrednio tam, gdzie mieszkał, tylko gdzieś w terenie. Tak więc obraz Matejki jest piękny, ale te Jest piękny, znaczy obraz Matejki, wszystko na nim się zgadza, poza tym, że Kopernik nie jest tam, gdzie jest i nie powinien mieć obok siebie lunety. Ale poza tym, zapewne miał taką rozdanieloną minę, kiedy już potwierdził swoją hipotezę. Natomiast no, co do polskości, to jest to troszeczkę kwestia
definicji. Natomiast no, moim zdaniem przeszedł taki najważniejszy, znaczy taki, no właśnie taki test moim zdaniem na polskość. Znaczy jednak walczył za Polskę bardzo dosłownie na wojnie i był gotów za tą Polskę zginąć. No i tam parę razy było blisko, bo był taki szturm tych Krzyżaków, który, znaczy być może ten wódz to wyolbrzymiał, jak dobrze mu poszło, bo jak wiadomo na wojnie no nie wolno wierzyć tak po prostu meldunkom, bo każdy ma interes, żeby oszukiwać, ale no tak ze dwa razy było blisko. No i on jednak udzielał odpowiedzi takiej, aż się prosi, żeby przypomnieć taką współczesną wypowiedź z wojny ukraińskiej, to, no, krzyżacki wodzu odejdź rychło, że nie zacytuję tego dosłownie. No i on jednak no, ryzykował życiem dla Polski, więc co moim zdaniem naprawdę powinno przecinać te wszystkie dyskusje, bo niezależnie od tego, jakim językiem mówili jego rodzice, co do tego może mieć różne wątpliwości, ale jakby ten najważniejszy test, czy jesteś gotów oddać życie za Polskę, w ogóle moim zdaniem jest po prostu przebijającym wszystkie pozostałe. Co do tego, że Kopernik była kobietą, nie ma żadnych przesłanek, żeby nawet taką hipotezę z czegokolwiek budować. No ale z drugiej strony orzeczenia lekarskiego, że nie był, też nie ma, więc może, nie wiem. Panie Wojtku, dwie sprawy na koniec. Po pierwsze, kiedy Kopernik zdał sobie sprawę, że to, co myśli o planetach, o ruchu planet, jest czymś wielkim i nieprawdopodobnym, że jest pierwszym, który na to wpadł. Znaczy, to akurat rzeczywiście można dosyć dokładnie umiejscowić i nie wiem, czy ogląda nas ktoś z hotelu Krasicki, ale mogliby robić jakieś takie pakiety z uświadamianiem z tego momentu w Lidzbarku Warmińskim, żeby w każdym razie tam, kiedy u swego wuja, biskupa pełnił rolę darmowego stażysty, znaczy jego wuj bardzo go wykorzystywał, ponieważ jego wuj był pieniaczem, wtedy już właśnie pisał coraz bardziej bezsensowne dokumenty, toczył mnóstwo procesów naraz i ponieważ miał takiego darmowego stażysty, któremu pisał te wszystkie tam pozwy, wnioski, odwołania i tak dalej, no to po prostu korzystał, zajeżdżał biednego siostrzeńca po prostu bez litości. No i on w wolnych chwilach zaczął prowadzić pierwsze obliczenia i to jest moment, w którym Kopernik uświadomił sobie, że wszechświat jest, teraz już nie pamiętam tej liczby, ale 1000, czy może w ogóle nawet więcej razy większy niż to się komukolwiek dotąd wydawało. To znaczy uświadomił sobie, jak gigantyczna jest pustka. To znaczy zaczął robić pierwsze obliczenia i uświadomił sobie, jak daleko jest od Ziemi do Księżyca, od Ziemi do Słońca, od Ziemi do innych planet. No i możemy sobie tak wyobrażać, że powtarzał te wyliczenia, żeby się upewnić, czy się nie pomylił, ale to, co dzisiaj nazywamy odległościami astronomicznymi, właśnie jednostką astronomiczną, czyli jednostką odległości od Ziemi do Słońca, to jakby po raz pierwszy te miliony kilometrów, no oczywiście nie używał pojęcia kilometr, ale że to są tak ogromne odległości, to... I to musiał być niesamowity ciężar dla człowieka, który w dodatku nawet nie bardzo ma się komu tym pochwalić, bo przecież jakby powiedział wujowi, że zajmuje się tym zamiast pisać to, za co wuj mu w ogóle zapłacił studia, żeby się tym zajmował, no to wuja by szlak trafił, a był, wiele jest dokumentów świadczących na to, że był osobą dosyć apodyktyczną. Już nie pamiętam kto, ale któryś z jego współczesnych mu właśnie odnotował, że to był człowiek, który się nigdy nie uśmiechał. Też by się raczej nie uśmiechnął od tego, żeby siostrzeniec podzielił się z nim taką ciekawostką. Natomiast no właśnie, no można pokazać miejsce, znaczy jest rzeczywiście konkretne miejsce i ten zamek biskupi do dzisiaj tam stoi. To jest budynek, w którym ktoś po raz pierwszy w całym ludzkości uświadomił sobie, jak strasznie daleko jest z Ziemi do Księżyca, z Ziemi do Słońca, z Ziemi do Marsa i tak dalej. I to musiał być niesamowity moment, uświadomił to sobie po raz pierwszy. No i oczywiście człowiek, który takie coś sobie uświadomił, nie wiem, znaczy nie co się działo w jego głowie. No pomyślał, że albo jestem szaleńcem, albo dokonałem w ogóle największego odkrycia w ogóle od 1000 lat w astronomii. Niesamowite uczucie, to musiało być. Zanim ta ostatnia sprawa, to drodzy Państwo, my tu specjalnie nie poruszyliśmy wątków, między innymi te kulisy wydania jego dzieła, zmiany tytułu, to Państwo sobie przeczytają, bo po to jest ta książka, żeby Państwo kupili i przeczytali. Ale jedna rzecz na koniec. Jak to się stało, że za przeproszeniem ojciec Kopernika, który był gołodupcem i przybłędą, zdobył względy jednej z najatrakcyjniejszych, to już mój dopisek, partii w mieście? No właśnie, znaczy w związku z tym oficjalna kopernikologia w to po prostu nie wchodzi. Znaczy po prostu mamy to przyjąć
przybłęda, no powiedzmy, znaczy człowiek, który w Toruniu nikogo nie zna, człowiek, który w Toruniu nie ma żadnych nieruchomości. Prawdopodobnie w ogóle mieszkał na początku kątem w czynszowej kamienicy wśród wielu, wielu innych osób i nagle ktoś taki właśnie wychodzi za córkę jednego z najbogatszych, jednego z najbardziej wpływowych, czy w ogóle po prostu najbogatszego, czy najbardziej wpływowego człowieka w mieście. To jest kilka warstw społecznych po prostu między nimi. Dzisiaj też przecież serwisy plotkarskie typu Pudelek czy Plotek, no nie chcę sobie wyobrazić, kto dzisiaj, ale do dzisiaj można dzisiaj sobie mniej więcej też wyobrazić coś takiego właśnie, jak córka najbogatszego człowieka w mieście, czy w całym województwie warmińsko-mazurskim, że nagle właśnie wszyscy by oszaleli i zaczęli domniemywać, kim jest ten człowiek właśnie ten, o którym w ogóle nic nie wiadomo, którego nie ma właściwie w żadnym rejestrze. No i jakby akademicka kopernikologia jakby przechodzi na tym do porządku dziennego. Natomiast co wiemy praktycznie, właściwie na pewno, to to, że Mikołaj Kopernik senior, ojciec naszego astronoma, Mikołaja Kopernika juniora, pełnił specjalne zadania dla bardzo ważnej osoby w państwie polskim, potężnego kardynała szarej eminencji Zbigniewa Oleśnickiego. Przekazywał dla niego właśnie tajne sakiewki, tajne kuferki pieniędzy, znaczy jakieś tam spore sumy. Musiał być dla niego zaufanym człowiekiem, bo tylko bardzo zaufanemu człowiekowi przekazujemy taką właśnie sumę, za którą on mógłby uciec w ogóle i zacząć nowe życie gdzie indziej. Więc możemy się tylko, znaczy z jednej takiej transakcji jest ślad pisemny, ale możemy się domyślić, że w związku z tym, że były jakieś inne po prostu, on czymś wykazał się tym zaufaniem. Czyli słowo agent znowu będzie może tu anachronizmem, prezentyzmem i tak dalej, ale w takim najprostszym znaczeniu, że agent jako człowiek realizujący dla kogoś jakieś misje, reprezentujący go pełnomocnik, to on na pewno był. Znaczy Mikołaj Kopernik senior na pewno był przynajmniej w tym najbardziej takim nieinwazyjnym, nie to chyba złe słowo, w tym takim najmniej kontrowersyjnym znaczeniu był agentem tego potężnego kardynała szarej eminencji. Ale jeżeli dodamy do tego, że jest wojna i że te pieniądze były bardzo ważnym orężem w tej wojnie, to znaczy Polska należy do bardzo nielicznego grona, elitarnego grona państw, które zdobyły zbrojnie Malbork, fortecę, przy czym Napoleon, Stalin też zdobywali Malbork, ale w inny sposób, natomiast Polska zdobyła ten Malbork generalnie negocjując z załogą Malborga, że to, a to za ile wy byście się tak poddali i oddali nam to, no po co tu ginąć, tak, jedzenie do was nie dowozi, chodźcie tutaj, nakarmimy was, a przy okazji dobrze wam to wynagrodzimy, no i tam już nie pamiętam jaka to była kwota, jakieś tam tysiące tych złotych monet, ale po prostu jakby nie ogniem, nie mieczem, tylko złotym trosem ten Malbork zdobyliśmy, no i wygląda na to, że starszy Kopernik właśnie był jedną z osób, być może jedną z najważniejszych osób uczestniczących w przekazaniu tych pieniędzy. Więc on sam swoich pieniędzy nie miał żadnych, ale jeżeli on robił takie rzeczy, to jego znajomości musiały być pierwszorzędne po prostu. Więc wygląda na to, że to jest moja oczywiście hipoteza znowu nieudowodniona. Nie obroniłbym z tego doktoratu, nikt by sobie nie obronił doktoratu, bo po prostu to jest wyłącznie gdybanie, mniemanie. Ale albo musimy założyć, że to była wielka miłość romantyczna, której wtedy jeszcze nie wynaleziono, bo do romantyzmu mamy jeszcze prawie 3 stulecia. Albo że jednak to był taki kontrakt polityczny, że bardzo wpływowy człowiek w Toruniu chce mieć bardzo mocne plecy w Krakowie, który jest jego nową stolicą jakby i że człowiek, który takie rzeczy załatwia dla tego kardynała, te plecy mu zapewni. I chyba ten kontrakt został spełniony, jeśli patrzę z kolei na karierę Łukasza Wacenrodę, młodszego syna Łukasza Wacenrodę starszego, który zaraz potem jego kariera bardzo błyskawicznie odpala. Więc albo był taki zdolny, albo jednak ta cała transakcja, ten kontrakt małżeński, coś z tym mógł mieć wspólnego. Dobra. I jeszcze, bo wpadło mi na koniec, bo o Koperniku moglibyśmy i jeszcze... Ale odwołując się albo do pana serca, albo do pana szkiełka lub oka, czy coś jeszcze może wypłynąć, jakieś dokumenty, które po tyluset latach rzucą nowe światło na życie Kopernika, czy to, co miało wypłynąć, to już wypłynęło? Tak naprawdę w ogóle jest szereg zaginionych dokumentów, o których wiadomo, że w ogóle kiedyś były, bo są relacje, zaczynając w ogóle od Jana Broszka, który w XVII wieku szukał różnych dokumentów i w ogóle już on ubolewał na tym, że zaginęły, ale też w ogóle odnotował to, że widział pewne rzeczy
na własne oczy, które potem zaginęły, więc teoretycznie w ogóle w każdej chwili w jakimś muzeum, w jakimś antykwariacie ktoś może znaleźć na przykład zaginioną biografię, którą napisał Retyk i to był jedyny biograf, który rozmawiał z Kopernikiem i tam są, byłyby kapitalne rzeczy, ale zaginęła. Zaginiony dyplom z Padwy, z Ferrari, z Bolonii, z Jagiellonki, no skądkolwiek w ogóle, gdzieś w każdej chwili może wypłynąć. No, natomiast, więc to są argumenty, więc rzeczywiście to się w ogóle może wydarzyć jutro i moja książka będzie wtedy, znaczy ja się strasznie wygłupię z różnymi swoimi hipotezami, ale na swoją pociechę powiem, że też akademicką kopernikologię, jeżeli zwłaszcza wypłynęłaby ta biografia Retyka, wszystko trzeba było pisać od nowa. Natomiast ze względu na to, jakie te dokumenty mają znaczenie, jakie znaczenie miał Kopernik dla historii świata oraz właśnie polityczne znaczenie, jakie miało dla państwa polskiego w pewnym momencie dowodzenie, że był Polakiem, dla Niemców, że był Niemcem. Tak więc były momenty, w którym różne bardzo dosyć bogate instytucje państwa sypały praktycznie, bardzo chętnie sypały kasą na poszukiwaniu w tym kierunku, wliczając to trzecią Rzeszę, która bardzo chciała znaleźć ostateczne dowody na niemieckość Kopernika i co jest właśnie efektem ich poszukiwań, było to, że właśnie znaleźli te korespondencje, deklarację, że on raczej zginie niż podda fortece, krzyżaką fortece w Olsztynie, więc znaleźli zupełnie nie to, co chcieli znaleźć, ale przetrząśnięto krzyżackie archiwa pod kątem dokumentów związanych z Kopernikiem, przetrząśnięto też archiwa w Padwie, w Bolonii, w ogóle co tam się dałoby znaleźć, tam już naprawdę znaleziono. Przeszukano archiwa Rady Miejskiej, znaczy ławnicze archiwa z Torunia, więc tylu ważnych, mądrych ludzi, uczciwych historyków, bo właśnie nawet wbrew, tak jak właśnie historycy niemieccy, wbrew temu w ogóle z jaką misją ich wysłano do tego królewca, wracali jednak nie z tym, co mieli znaleźć, ale publikowali. To więc szanse na to, żeby tam coś jeszcze się znalazło, moim zdaniem są już żadne po prostu. Znaczy niestety przez te wszystkie ziemie parokrotnie przechodziły forfronty wielu niszczycielskich wojen. Wiele dokumentów dotyczących Kopernika ocalały tylko dlatego, że Szwedzi podczas potopu szwedzkiego je zrabowali. Między innymi książki Kopernika, które... Paskudne z ich strony oczywiście, ale przynajmniej w związku z tym potem były w neutralnym kraju podczas II wojny światowej, czego niestety nie można powiedzieć o archiwach Królewca Elbląga, tam Gdańska, które często po prostu płonęły razem z tymi miastami. Tak więc włoskie archiwa dotyczące studiów Kopernika w ogóle zaczęły płonąć jeszcze w ogóle w czasach jego studencki właśnie za sprawą tej wspomnianej wojny, więc tam są dziury z całych roczników i po prostu jakby od setek lat trwają te poszukiwania. Trochę nowych rzeczy znaleziono przy okazji 500-lecia, kiedy właśnie z kolei za czasów Gierka tą rocznicę obchodzono z wielkim przytupem. Więc moim zdaniem szanse na znalezienie czegoś nowego z jednej strony są zerowe, a z drugiej strony no nadal w ogóle jakiś antykwariusz, bo sensacyjne odkrycia w takim sensie, że oryginalny, to jeszcze właśnie podczas tych poszukiwań 500-lecia, więc to nie były może aż tak sensacyjne, że nie dotyczyły może biografii Kopernika, ale zaginione egzemplarze de Revolutionibus, jednak kilka takich odnalazł Owen Gingerich właśnie podczas tego spisu wszystkich ocalałych egzemplarzy sprzed 50 lat, więc gdzieś właśnie jakiś antykwariusz, gdzieś jakiś muzeum może mieć cały czas coś i nawet nie wiedzieć, co ma. I ktoś to przypadkiem odkryje. Tak jak Państwo słyszeli, o Koperniku więcej w sumie nie wiemy niż wiemy, ale wiemy na pewno, że 26 października w księgarniach ta książka, jeżeli chcą Państwo prześledzić, jak toczyły się losy Polski i nie tylko Polski, jak poznali się rodzice Mikołaja Kopernika, co on w ogóle robił w swoim życiu, a czego nie robił, z czym się mierzył, z czym się nie mierzył, nie powiedzieliśmy jeszcze o kalendarzu, no o wielu rzeczach nie powiedzieliśmy, ale to nie będziemy opowiadać książki, bo moglibyśmy tu jeszcze kilka godzin na słońcu spędzić, aż ono by zaszło, a słońce też przecież odgrywa bardzo ważną rolę, kluczową rolę w tejże książce. Panie Wojtku, bardzo dziękuję i przepraszam, że tak długo męczyłem. Ale skąd nie, ja jeszcze mógłbym tak bardzo długo, zwłaszcza, że dopóki to słoneczko nie zajdzie, to jeszcze, ale już nie będę tak zanudzać. No w każdym razie jest tu dużo gdybania i mniemania, uczciwie to mówię w tej książce, ale Kopernik jakby stał obok strasznie ciekawych wydarzeń i wygląda na to, że maczał w nich palce i wygląda na to, że maczał w nich na tyle dyskretnie, żeby nie zostawić śladów, ale maczał.
Nie, to była może dziwna metafora, ale same te ciekawe wydarzenia, które działy się obok niego, naprawdę były bardzo ciekawe. No, głupio mi to tak reklamować, ale bardzo, znaczy, nawet jeśli żyć od samego Kopernika jest żywotem człowieka, który właśnie no, tam zarządza tą armią i coś tam sobie liczy, to tuż obok niego dzieją się wojny, dzieją się rewolucje, kształtuje się mapa Europy na najbliższe stulecia, kształtuje się korytarz pomorski, kształtuje się Królewiec, który dzisiaj jest, nazywa się Kaliningrad, ale armia polska stała wtedy pół milion od tego królewca i on mógłby być polski na zawsze. Ale to już padam za dalekie dygresje. W każdym razie, Kopernik miał tego samego pecha, co my, że żył w bardzo ciekawych czasach.